Bardzo fascynuje mnie ta ambicja świętego Pawła, o której on sam dzisiaj pisze w swoim liście, że poczytywał sobie za punkt honoru, aby głosić Ewangelię tylko tam, gdzie jeszcze ona nie była głoszona, gdzie imię Jezusa jeszcze nie było znane, żeby nie budować na fundamencie, który położył ktoś inny, ale jakby zaczynać od nowa. Święty Paweł ma w sobie taką ambicję, aby iść tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. On daje się zaprosić na takie drogi, po których jeszcze ani on sam, ani nikt inny nie chodził. Ma w sobie taką zdrową ambicję. I tak czytam to Słowo Boże, że ono może być takim zaproszeniem do tego, by się nie bać wchodzić w to, co nowe, w to, co nieznane. Człowiek dosyć często jest taki zachowawczy, chce poruszać się tylko po tych drogach, które zna. Chce dla jakiegoś swojego komfortu, dla jakiegoś swojego bezpieczeństwa poruszać się w obrębie tych sytuacji, które są mu znane, w których czuje się pewnie, w których czuje się swojo. Natomiast bardzo trudno mu jest wyjść z jakiegoś swojego schematu, z tego, co znane, z tego, co jest mi bliskie. Tymczasem to Słowo Boże mówi, że Pan Bóg może nas zaprosić na takie drogi, po których jeszcze nie chodziliśmy. To jest każda sytuacja jakaś nowa, każdy nowy człowiek spotkany, każda sytuacja, w której jesteśmy zaproszeni do nowej reakcji, do zareagowania w nowy sposób, w inny sposób niż dotychczas. Ale Słowo Boże dzisiaj nam mówi, że Pan Bóg nas zaprasza, byśmy nie bali się chodzić po tych drogach, po których jeszcze nie chodziliśmy.